O, działa. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witamy na 31. Pokepiątkach. Jest ze mną Dorczenzo. Dzień dobry. Co tam odpierdzielasz? Modły na twoją cześć. A ja nazywam się Dark Archon. Wybaczcie drobny poślizg. Serwer, z którego zazwyczaj streamujemy, dzisiaj nie działa. Jakimś cudem musieliśmy się podpinać do jakiegoś innego. Nie wiem o co. Come on, zwalam jak zwykle na Lola. Skakujemy prosto do gry, co? Ej, Parfum Palace. Oui, mon ami. Kurczę, już, no. No bo ty ostatnio grałeś, ja nie pamiętam w ogóle co się działo, bo... Ty grałeś końcówkę no live'a, tak. A mnie nie było, no więc... Tak, tak, no to tam byliśmy pod taką willą jakąś, coś takiego, no i tam pogadałem z jakimś gościem bodajże, czy coś, nie wiem, już nie pamiętam, bo to było dawno już. No. Także, no, a potem jeszcze, wiesz, inne live'y, to jakoś tak się pozapominało. Dobra, więc może ja wyjaśnię, gdzie jesteśmy. No, tak będzie lepiej. Szukamy pokefletu, żeby móc podmuchać Snorlaxowi. I właściciel tej chałupy, czyli ten koleś, jest w posiadaniu pokefletu. Tylko on teraz ma inne zmartwienia, bo zginął mu piesek. Ojej. Musimy znaleźć jego pieska. No to rzeczywiście niefajnie. No bardzo niefajnie. Czyli byłeś głośno, teraz jesteś cicho, Dorian, zdecyduj się. Sorry. A teraz jaki jesteś? Zajebisty. No to normalnie. Dobra. To jest takie... Patrz, tutaj fajnie wygląda wszystko, nie? No, rzeczywiście, spoko. Jest bardzo ładne, 3D, tu masz takie te... O kurde. Takie labirynty, nie? I to wygląda super ślicznie. A potem pokażę ci coś. Możesz wejść i wejść tu sobie tutaj na taki balkon, jest taki taras na górze. O! Jeszcze ja mogę doczekać. No właśnie. Ej, bo jak wejdziesz sobie na ten taras... Trzeba wejść tu do... Nie, w środku też wygląda fajnie, tak a propos. Co? Wiesz co, bo troszkę mi się... Te zabytki, tu jest ich... Całkiem sporo. Był ten zamek wcześniej, teraz jest to, nie? Tylko one są takie dość puste w środku. Są ładne i ten, tylko nic tam nie ma. I tutaj jak wyjdziesz, to jest zarąbiście. Bo wszystko nie będziesz widział, wszystko jest takie płaskie, jak na SNESie. No więc tam z dołu jest wszystko tak zarąbiście, a tu, wiesz, tu masz narysowane. Okej. Okay. A, czekaj, bo tu jak było, to sorry. No ale oprócz tego jest okej. Okay. To było chyba w całej grze jedyne takie miejsce, gdzie mi się tak kompletnie nie podobało, co zrobili z lokacją. Archon, pozdrów Adeszę, bardzo proszę. Adesza to jest dziewczyna czy chłopak? Od tego zależy, czy pozdrowię. Znaczy to klaszczę teraz tobie, bo pozdrawiasz. Dobra. A tutaj masz wszystko ładnie w 3D. Dzień dobry pani. Archon, ostatnio wspominałeś, że po pokedziałkach kończysz z live'ami. Powiesz dlaczego? Brak czasu, czy ci się znudziło, czy nie lubisz swoich widzów? Nie cierpię moich widzów. Jak ja nie cierpię smurfów! Ej, znaleźliśmy kata przypadkiem. To się nie przyda. Cierpię vlogerów. Nie no, prawda jest taka, że wolałbym poświęcić się bardziej filmom na kanał. Mhm. Mam dużo mniej czasu niż dawniej. Poza tym jakoś nie czuję się... O, znaleźliśmy tego psiaka. Nie czuję się jakoś supernaturalnie robiąc live'y. Jakoś to tak... Zawsze wydawało mi się... Nienaturalne. No, dlatego przez 31 tygodni robimy live'a z Pokémonem. Ale masz rację, wiesz co, mnie to... To zupełnie nienaturalne. Wiesz co, mnie to bawi. Mi to no, sprawia dużo znaczy. Przyjemność. Tylko jakoś... To nie jest to, co po prostu chciałbym robić do końca życia, wiesz, grać no, w Pokémon. Ale wiesz, no live'y bez Archona to nie to samo. Nie? Ja wiem. Ej, gdzie ty spierdzielasz, kundlu? What? Wracaj tu, huncfocie. Bo to jest takie, taka minigierka, że musisz ustawić laskę, nie? I... No i właśnie. Ustawiasz laskę i potem ścigasz psa. A, I po, wiesz... Tak, żeby to nie ukłócić. To do goni psa. Może ty, może ty. No i teraz go mamy w ślepym zaułku i go złapię, bo nie ma gdzie uciec teraz. Dobre.
Dobra, złapaliśmy psa, więc będziemy go mogli oddać właścicielowi, on się ucieszy i da i nam flet. da nam pograć na flecie. O, Benio. Cześć, Benio. Cześć, Benio. Pozdrawiamy Benia. Ja nie pozdrawiam Benia, bo on jest sernik, a ja nie. Może ci kropcia ten podeślę trochę. Mam nadzieję. Dobra, więc tak. Pan się tak cieszy, że znaleźliśmy jego pieska, że aż nam zrobi pokaz fajerwerków. Te fajerwerki wyglądają fajnie, fajnie w 3D, czego niestety nie zobaczycie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że bardzo fajnie wyglądają w 3D. Tak, muszę włączyć podobno neta, tak? Ktoś tam krzyczy, żebym sobie włączył neta. Strasznie długo to trwa. Prawie jak zapisywanie w poprzednich wersjach. No, tylko 100 razy krócej. Hej. No, mamy Pstryka, mamy Szajdar, mamy Wulpiego. O, Wulpi. Poszedłem na chwilę, już jestem. Tak, no nie założyłem. Oj, Kropcia się wita z nami. Cześć, Kropcia. Dzień dobry. Aron. Tak? Powiedz mi proszę, czy będziesz streamował Hitman rozgrzeszenie? Czy muszę odpowiedzieć? No bo to niedługo jest premiera, to wiesz, wypadałoby zrobić. Czy muszę odpowiadać na to pytanie? Tak, proszę. Nie. A można to podciągnąć do symulatora zabójcy? To no, mógłbyś zrobić. Pomogę. Mógłbyś zrobić właśnie. Piękny widok tutaj jest. O. Romantycznie. Mhm. Wyobraźnia pracuje. Raz wyskoczą jiggy-puffy. Beta pod just harden. Teraz no tak dopiero... W tym, jak w Nagiej Broni są takie, wiesz, piłmy. No, teraz dopiero wyobraźnia tunel, pracuje. Tunel do pociągu. Tak, tunel do pociągu. No, może być, wiesz. Tunel o tunel. Pstryk chce jakiegoś Pokemona nam oddać. Znowu? Ma ich tyle, że wiesz. No to szybko zrobił te fajerwerki i wrócił już. No, wiesz. The Pokeflute. To co, złapiemy tego Snorlaxa, mam nadzieję. Fajnie, że miałeś do wyboru About What. Jakbym, ej, Wulpi, nice. Jakbym to przetłumaczył, to bym to przetłumaczył na chuja to. Kurde, wszyscy nas będą nice'ować na tym. Kim jest ten Maciek tak w ogóle? Znaliśmy fleta. Za cicho gra, to ją zaraz wam podgłoszę, nie ma sprawy. Żeby tylko nie zagłuszała potem Doriana, bo będę tęsknił. Nice, Pstryk! Tylko Shader taka niedostępna, tylko ona nam jeszcze nie wysłała nice. Właśnie. Szajdar. No dalej, zagrzewaj. Już. Powinno wystarczyć. Jej. Dobra. Teraz możemy wracać. Nice. No. Teraz jest super. Podziałało. O kurde, Wulpi nam jeszcze o powera podrzucił. Szkoda tylko, że nie będziemy w walce. To nie emulgator. Ej, właśnie, na jakim emulatorze grałeś w emulator kopalni? Na emulatorze komputera. Let's have a triple battle. Dobra, czemu nie? W zasadzie nie miałem jeszcze potrójnej walki, chętnie przetestuję.
skoczmy. Maciek. Oczywiście z naszymi Pokemonami na 100% przegramy. Bo mamy zajebistą ekipę. Mamy Bidufa i PJ'a. Jakbyśmy grali w mojej Greki, to może mielibyśmy jakieś szanse, ale tutaj zdecydowanie przegramy. Ciekawe, jak wyglądają potrójne walki. Podwójne delikatnie się tną. Zastanawiam się, czy potrójne, wiesz... To będzie PowerPoint, taki pokaz slajdu. No mam nadzieję, że będzie PowerPoint. Select the Pokemon you wish to enter. A co się bardziej kala, Rocksmith czy kiełbasa? A to zależy ile kiełbasy i czy jesteś ikabonem. No właśnie, myślałem, że to ikabot pytał, ale nie. Kurde, ile Pokemonów on ma. On nas rozwali jednym strzałem, ale co tam. Jedziemy. Dobra, jakieś słabiaki same. Wybieram cię, Maciek! Maciek? Maciek? O, zniszczymy go! Yes! Dobrze! Dobrze! Masz godzinę, nie spiesz się. Spoko. Dobra, to zrobimy tak. Mamy przesrany. A czekaj, mam Sand Attack. Yes! To nawet działasz dużo chyba. Noba. A Bidów ma tackle. A ma rollout? Bo jak masz rollout, to jest walka już w ogóle, już jest po walce. No właśnie, wiesz, nie bardzo. Ale zniszczymy go na pewno. Mamy ale się buja ten Bidów, widziałeś? No tak, no super. No. Teraz no na pewno wygramy. Dzięki. Dzielił się w Kulfona z dymowego przedszkola. No super. Yes! No dobrze, oberwał. Oszczędź go, Archon. No dobra. Ej, no kurde, no bez jaj. Bidów nawet nie zdążył użyć ostatecznego ataku. Bidów! Ej, ale serio, Bidufa zabić? Nie wiem nawet, jak to zrobił. To już było... nie chce mi się gadać. Coraz lepiej. Teraz to nie ma szans. Co to jest Getcha tu zagrzewa do walki? Już nie widziałem, czekaj, ale... A, dobrze. Tu pyk. Tak. I tu mamy pyk. Yes. Pikachu. Ej, czemu mamy Pokemon na takich wysokich levelach? Bo one się wyrównują do 50 zawsze. Jak grasz online. Okay, znaczy, nie muszą, możesz zmienić zasady i będzie inaczej. Dobra, zniszczymy go. Uuu, chłopie, teraz to masz całkowicie... Koniec, po prostu... Poddaj się najzwyczajniej w świecie, bo... Aha, nie mogę... Dobra, nie mogę go zaatakować. Chciałem dinozaura, ale stoi za daleko, możesz tylko przyległe Pokemony atakować. Yes! No, jeszcze trochę. Ej, kurde! A mojego kurczakena zaatakował. Co, dobrze! Już? Yes! Hehehe! Zaraz sobie rąbnie z powrotem. I pięknie, zaraz go załatwię. Dobrze. Taki był plan cały czas. Idź, Glurak. Tego Fiala mógłbyś zabić. A widzisz, on oszukuje, bo on widzi, co my robimy. On zna naszą taktykę i dlatego ma przewagę. Ale tak. Jeszcze słucha. Nieuczciwie strasznie, ale co poradzę. Ja tutaj każą mi cię pozdrowić, to cię pozdrawiam, Archon. Ja też was pozdrawiam, Archon. Dobra. Co wracasz, Herakrosa? Gdzieś już prawie zginął. Jezus, Sraril. Ej, pozdrawiam cię, Dorian. Prosili, żebym cię pozdrowił. Yes! Wiedziałem, że nie ma szans. Dzięki, Archon. Ja też was pozdrawiam, Dorian, także. Ej, Squirtle nam zabił. No, wiedziałem, że ten Koreaniec zabije od razu. No, bo wiesz, jak to jest z Koreańcami w grach. Wiadomo. Yes! Yes! Yes!
No to teraz jest wyrównana walka na reszcie. A pozdrawiam się. Ej, no nie, no. A co to ma być? Sobie... Jeszcze mega ewolucję poprosił. No już nie może, już wykorzystam. Wiem, wiem, już. Frajer. Kurde, Wenuzaur za daleko stoi. Shift. Yes! Pozdrawiam Doriana, najlepszego streamera w Polsce. Dobrze. Bego, bego! Nie, teraz... Zarąbiście. Fajnie gram w te Pokémony. Na symulatorze. Kurde! Jest, wygrana! Mówiłem, że wygramy. Easy. Dobrze. Stryk chce nam dać koniecznie Pokemona, tylko musimy złapać jakiegoś leszcza podobno. Złapiemy jakąś legendę i mu damy. No, to ten. Troszkę siara. No, ale miał przewagę liczebną. Ja sobie miał przewagę, jest biały. Jeszcze. Would you like to do something else with Maciek? Nie, ja nie z tych. Dobra, to co? Przejdziemy się tam. Ej, cześć. Ej, co tu? Nie, nie trade. Nie mogę teraz trade. Nie mam nawet czym się trade. Dobra. Jak złapię jakiegoś dziwaka, to Stryk nam obiecał jakiegoś fajnego poka. O, wow, nie w tą ścieżkę poszliśmy. Nie boisz się, że tam ci ktoś wyskoczy z trawy? No właśnie, dlatego musimy wrócić na główną ścieżkę. Bo poszedłem nie tą drogą. Dobra. No, mam takie wrażenie, że on zaraz na mnie wbiegnie, wiesz, bo jest takie 3D. Jest! Shader nam dała moc! To teraz musimy lecieć po tego. Po Snorlaxa. To nam się przyda. I like sushi! Akurat nam dała capture power na Snorlaxa. No, przyda się... kurde. A ile to trwa? Około 2 minut. Czekaj, dam nie. Okej, i zapiszę grę teraz. I dopiero dam tak. I to się zapisze ten? O, z tą mocą? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobre pytanie. Ale jak dopóki nie przerwiesz na przykład konwersacji albo walki, to to będzie trwało. A, okej. Okay. Więc dopóki nie mam z powrotem kontroli nad grą, to się nie skończy. A, okej. Okay. A fajnie z tego bongo pali, nie? No, zajaro. A patrz, jak mi się otworzyły oczy szeroko. Ciekawe, czy mam jakieś pokebole w ogóle. Mamy. Yes! Snor! Masz tak zrobić zęby jak Snorlax, no? Nie bardzo. Dobra, czekajcie. Stryk dał nam... Kurde, wszyscy nam dają opowery teraz. Spróbuję go delikatnie szturchnąć. Zobaczymy ile... Jak nas zboostują, to go jednym strzałem rozwalimy. Yes! Ja poległ. Dobrze, dobrze. Czekaj. Dobra, nie będzie Water Pulse. Byle, żeby go nie zabić. Tu się w miarę łatwo łapie Pokémony, więc o. Nie zrób sobie krzywdy. Tylko on ma jeszcze Citrus Berry, więc w razie czego się jeszcze doleczy. O, co to było? Snorlax kuleczka. Myślałem, że się sam złapał. Defense power, level 1. Fajnie te walki wyglądają. Znaczy, podoba mi się, że tak dynamicznie ludzie mogą wpływać na walkę, bo teraz znowu dostaniemy opowera, którego nam ktoś przysłał. Więc w zasadzie, wiesz, widzowie mogą nam na bieżąco porzucać moce. Mhm. O, patch, pyk. Stryk nam znowu podrzucił bonusa. Tylko, że nas sparaliżowało, więc... Wow. No coraz lepiej, super. Przez te bonusy.
No, mega. Na pewno złapiemy... Na pewno złapiemy Snorlaxa. Dobra. Nie, nie jedz tego! A, jakoś dużo się nie uleczy. Biorąc pod uwagę, jeżeli tak zginiemy... Citrus Berry bodajże procentowo. No, zrób sobie krzywdę. No, chociaż tyle. Tak do czerwonego go zbić, tak do... O, jeszcze jeden taki strzał, nie? I... Chyba, że się otrzęść jest konfuzji. Chyba, że sobie zrobi krzywdę. Właśnie. Chyba go zabijemy. Ale fart, dobra, sparaliżowało nas. Wiesz co, ja nie będę go już to atakował, teraz, spróbuję go złapać. Mamy Great Balla jednego, zacznę chyba od tego. Te Pokémony się w miarę łatwo łapią. O, proszę. HP Restoring Power. Patrz, kurde, to jest zarąbiste. Wow! Jest sporo. To mi się cholernie podoba. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. O kurde, ty grubasie! Zajmę tak, czekał do ostatniej. Cholera, krytyka. Fajnie. Ale spokojnie, damy radę. Przydał się ten power do łapania. Czekaj, bo Pikachu ma chyba coś do paraliżowania. Jakbyśmy go sparaliżowali, to będzie łatwiejsze do złapania. Przy okazji zabili. Nie no, bo ja go nie chcę właśnie... Kurde, nie ma. No właśnie. Ale dobra. Może poczekaj na niego. Patrz, jakbym zrobił jeszcze Quick Attack, to bym go na pewno nie zamordował. O właśnie, troszeczkę go zbił. I coś próbujesz tym... Jakie to masz jeszcze bole? A może Master Bolem? Mam Master Bola, przeszedłem grę, ani razu mi się nie przydał. Tak? Aha, no tak, bo mówiłeś, że... No wiem. Więc... Słabo z tym Master Bolem, nie wiem do czego mam go użyć. Wszystko się tak łatwo łapie w tej grze. Dobra, to go łapię. Pokémon! Archon, masz dobry przekaz. Proszę o łopatologiczne wytłumaczenie działania O-Power w XY. No. O-Power działają bardzo prosto. Mamy 10 punktów, takich jednostek, które regenerują się w czasie. I powiedzmy, nie wiem dokładnie co ile, powiedzmy, że jedna jednostka regeneruje się co 2-3 minuty. I te jednostki możemy wykorzystywać na te właśnie O-Power. Możemy na przykład na 2-3 minuty podnieść sobie delikatnie moc Pokémonów czy prawdopodobieństwo złapania. I to kosztuje więcej, jeżeli używamy takiej mocy na sobie. Kosztuje mniej, jeżeli wysyłamy ją znajomemu. Więc możemy robić tak, jak tutaj robią nam ludzie, że podsyłają nam bonusy, albo wykorzystywać je na sobie. To są takie tymczasowe modyfikatory, które w drobnym stopniu zwiększają daną statystykę, czy na przykład ilość forsy, jaką otrzymujemy z walki. No i podobnie jak Pokémony, te O-Powery rosną z poziomem doświadczenia. Znaczy, one mogą uzyskiwać poziom doświadczenia. Więc może być tak, że na przykład mamy trzeci level jakiegoś O-Powera i on wtedy jest mocniejszy niż pierwszolevelowy O-Power. Mam powiedzieć, że gdzieś czułem się innym. No tak, w sumie te pokobole są bardzo małe. Lodówką mogę co najwyżej w niego rzucić. Obawiam się, że go zabijesz, bo bitów jest teraz OP. Jest! Jeszcze raz, dobra, zrobimy ten. Dobra. Jak teraz nie wejdzie, to albo jeszcze raz. Nie, już zabijesz. Bitów go zmiażdży, patrz jak na niego patrzy. Nie zębami. Dobra, w Premier Bola na pewno wejdzie. Ej, aha, B i muszę B nacisnąć i strzałkę do góry. Chciałem zarzucić tutaj jakimś politycznym żartem a propos premiera, ale jakoś tak. To tym Luxury Ballem, co to jest w ogóle za Pokémon? No już go zużyłem, tego Luxury Ballem. Nie, aha, nie, ten. Nie, masz 5, no, co to jest? It makes a wild Pokémon quickly grow friendlier after being caught, czyli zwykły Pokémon. Aha. Of, Maciek dał nam Capture Power, teraz to się kala. O, ale zarąbiście wygląda. Yes, dobrze, że się przydał.
No kurde, No stary. nie, no ale patrz, jak ma mało życia i coś się nie złapie. Raz, dwa, trzy. No, nareszcie! Mówiłem, że go złapię za pierwszym razem. Czy O-Power... Nie, O-Power nie działają na cały team, działają na pierwszego Pokemona. I zdobywa się je od NPC-a, który chodzi po miastach. Zazwyczaj jest w hotelach albo w centrach Pokemon. I w każdym mieście zawsze stoi, można do niego podejść i dostaje nowy O-Power. Dziękujemy za gratulacje. Zasłużone oczywiście. Relaxo. Jak go nazwiemy? Ruby. I Kabot. Może być i Kabot? Może być, aż mi by było przykro, no jest i Kabot. O, to będzie duży i Kabot w takim razie. I Kabot. Mam nadzieję, że będzie przykro. A gdzie on idzie? Poszedł sobie. Dobra. O-o. Wow, jaki Metal Gear Solid. Co? Mówisz, że się bawił fletem, odkąd był mały? Tak skipujesz, że nie zdążyłem przeczytać. Ten flet należał do tego kolesia w opasce na głowie, ale potem musiał go oddać temu bogatemu kolesiowi w ramach jakiejś spłaty długu. No i ten bogaty koleś powiedział, że on tak fajnie na nim gra, że może go sobie zatrzymać. No, zajebiście, no. Flet za 5 zł. Weź sobie go zatrzymaj. Obśliniłeś, to ja już go nie chcę. No. Trzeba się tutaj wykurować. Wezmę sobie od razu tego Snorlaxa chyba. Din, 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 din. A Shider, ładnie napisałeś legend. To jest legendarny. To jest tak jak ten agent od tego. Bierzemy sobie tego Snorlaxa, czy nie? Bo w zasadzie no tak. patrzę na team i nie bardzo wiem, kogo wyrzucić. No to nie. Mamy króla. No tego, mamy... tego, tego. Co tego? No. Że czemu? Jakiś taki. Wolałbym jest. Tego się pozbyć. Nie, dobra, to nie wrzucaj. Albo no. PJ-a, bo w sumie jest taki bezpłciowy. Znaczy, ale potem musimy jakoś latać. Aha, no tak, no to Snorlaxem. Chcę po prostu zostawię ten team tak jak jest chyba. Spoko. Chociaż mamy za dużo ognistych Pokemonów. Ale wiesz. Blazek, bardzo dziwne pytanie o to PGA, biorąc pod uwagę, że dopiero co się skończyło. Gdzie i kiedy będzie można. No, w sobotę tam o 12 będziemy przy tym na rogu tam. To możemy się zobaczyć generalnie. Jo, jest Daker. Można sobie ruchać Pokemonami. O, hej, Uryn. Ja nie chcę tam iść. A, mam jakiegoś leszcza szukać dla pstryka. Zapomniałem o tym. A to jest dziwne, bo z Ikabodem tutaj chodzisz w drużynie, a potem masz go jeszcze w tym, w komputerze, więc jest, o co? Jest wszędzie. Wygląda jakby miał taki wielki zegar na szyi. Taki, wiesz... On jest raperem. A, okej. Dobra. Wbijamy w takim razie w trawę, bo Pstryk chce nam dać Pokemona. Wbijam w to. Jak w masło. Ktoś się mnie pyta, jaki będzie następny symulator. No mogę... Ej, go ptaszek. Ej, wiesz co, nie wyleczyliśmy się w tym. W centrum Pokémon. Nie wiedziałem, że są takie walki, że jest ten tyle Pokémonów. Dobra. A to jest nowość, nie? W tej wersji. Tak. Może złapiemy sobie Psyduck'a przy okazji. A są jakieś ataki, że atakują grupowo? Są, ale akurat Pidgey takiego nie ma. Znaczy, bo wiem, że były takie, że na przykład dwa Pokémony atakujesz, nie? Jak były te... ten, ale są takie na przykład, że atakują takie, wiesz, jeżeli, te słuchaj, jeżeli atakuje przynajmniej dwa Pokémony, znaczy, że atakuje wszystkie. Aha, no to spoko. Dobra, to trochę potrwa. O! Właśnie zastanawiałem. Dzięki, Pstryk, za 3 HP-ki.
Yes. No, to już dalej. No właśnie, nie da się złapać 5 psejdaków. Żeby w ogóle można było łapać, musi zostać jeden Pokémon. Wow. Ej, Bidu się nauczył rollouta. O, no to to jest teraz OP. No teraz go... Myślę. Czekaj, zmienię go teraz. Kurde. To trochę potrwa. Aha, bo to 5 cię musi zaatakować, 4 cię musi zaatakować i dopiero ty możesz coś zrobić, tak? Tak, dobra, to dam w takim razie już im mnie zabić. I zmienimy na Bidufa. Poke piątek, populacja Psejdaków zwiększa się. Pisze, yes, najlepsza. Złap Psejdaka yes. I nazwij go Wajdak. Yes! Kurde, dzięki pstryk, miał zginąć ten Pokémon. Walka z kaczogrodem. Dobra, już bliżej jak dalej. Jeszcze pokonasz tym ptaszkiem wszystkim. No mam nadzieję, bo chciałbym... Chciałbym, żeby został jeden, żebyśmy mogli go złapać. Uuu! Kurde. Nie mogli nam oszczędzić tej jednej tury. Dobra, to ja tego Psejdaka zostawię, nie będę go atakował. To będzie ten, którego będziemy próbować złapać. Mhm. Spróbuję załatwić... te inne. No i dobrze. Emocje sięgają zenitu. Dobra, zostaną nam 2 Psejdaki. Zazwyczaj trwa to troszkę krócej, ale zapomniałem leczyć Poki, więc jesteśmy zmuszeni tutaj PJ-em. No, super. No ja, no spoko. Dobra, idź Bidów. Bidów! Archon, to twój ptaszek mały, ale wariat. Ej, no, dobre. Coś w tym jest. Gremtek cały czas o swoim mówi. Nie mówię. Tylko, że on mówi, że on jest pojebany, a nie wariat. Mały i pojebany. Dobra, ostatniego złapiemy. Nawet w naszą stronę nie patrzę, a nas kompletnie gdzieś. Cię wystrzymasz, jaki wystraszony jest. No właśnie, widzę. A to jest ten duch na twarzy Psejdaka, taki wystraszony, widzisz? No widzę, tak, widzę. Tak. Śmierć w oczach. O! Widów go zmiażdży teraz. Zmasakruje. Pytyp? 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 Yes! Było trudno, ale było warto. Jaki pan, taki ptak. Dobra, pstryku, jakiego Pokemona fajnego mi dasz? Psajdak. Drop the base. Dobra, nazwę go Wajdak w takim razie, tak jak miało być. Miało być przez Y, czy przez... Nie, te, tak jak ten, nie, znaczy wydaje mi się, że miał Wydzisk. Być. Nie, nie, przez Y na pewno. Ale no, nazwij tak jak ten. Może no, chyba. A tak się będzie wymawiać chociaż jako Wajdak. No, tak. Dobra, niech będzie taki Wajdak. No właśnie, Wajdak. Przez okej, okay, let's trade Pokémon. Yay! No. Tak. No i to by było na tyle. Kurde, gdzie jesteś? Który tytuł? Trade. Yes. No. Czemu no? Yes. A to jest czat głosowy. No właśnie. O kurde, pstryku. Dobra, nie będzie yes. Chuj tam. Trudno. Damy mu tego Psejdaka. Niech się poczuje ważny. Daj go do mikrofonu. Psejdaka? Nie, bo będzie go słychać w tym przecież. Halo, halo? Halo, halo. O, cześć, słyszymy cię.
Ja nie słyszę. A, Dorian cię nie słyszy. Możesz dostać świetnego Psyduck'a albo Metapoda. Co wolisz? Dawaj Metapoda. Zawsze harder. Dobra, no to Metapoda. Proszę bardzo. Specjalnie go wytrenowałem, żeby znał harder. Dobra, dzięki wielkie. Cała przyjemność po mojej stronie. Arn.eu. Zawsze najlepsze Pokémony, recenzje, wymiany. Nawet ma Harden. O, jest! Dreamchenzo. Ma fajnego siusiaka na nosie. Dwie dziurki w nosie i skończył właśnie. Co to za zagadka? Dwie dziurki i armatka? Papa, Metapod. Trochę żal tak wymienić z takiego kijowego Pokemona. No. No ale dobra, jak już dajesz, to niech będzie. Jak dają, to biorę. Metapod. No najlepszy Metapod w mieście. Normalnie jak Niemiec mi go sprzedawał, to płakał. No. Też tak słyszałem. To musiał być naprawdę dobry. No najlepszy. Bo bardzo mówi, że ma Pikacza. Dobra, dzięki za wygranie. Korzystam na przyszłość. Wielkie dzięki, hej. Upstryk. Yes! No mamy teraz Dorczynzu. To co, przyjmujemy go do drużyny, rozumiem? No tak, no come on. Ale to za Squirtle'a. Albo za tego Blaziken'a. No właśnie chciałem tego Blaziken'a wyrzucić, bo on jest OP. I on jest tak porządnie OP. Jak ja nim grałem w Y, to całą grę nim przeszedłem w zasadzie. Przeszedłem całą ligę Pokémon tym jednym Pokémonem. Na czemu chcesz go oddać? Bo jest za silny. I nie będzie żadnej zabawy w graniu. Okej. Weźmiemy sobie Penisonosego. Lepiej było, jak mieliśmy całą drużynę bidufów, no wiadomo. Zawsze możemy mieć znowu całą drużynę bidufów. Plup, 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 plup. Albo całą drużynę Psyduck'ów, jak przed chwilą. Drauzi niewykastrowany i cieszy mnie. Głupio by było się tak pomylić, obrzezanie z wykastrowaniem. Jak proszę wykastrować mojego syna. Jest pan pewien? No przecież wiem, co mówię. To już rodzinna tradycja. Trudno, z wiarą się nie dyskutuje. No jak byłem dzieckiem, też mnie wykastrowali. O. Ja z tym byłem u weterynarza. Nie wiem, czy widziałeś, ale Wulpi nas pozdrawiał na dolnym ekranie. O, no to wzajemnie. Byłem właśnie u weterynarza ostatnio obrzezać mojego kota, żeby się nie rozmnażał za dużo. Dobrze. Ej, to są te smigle z Władcy Pierścieni. Bo Blazek mi napisał: Dorian, nie jesteś na wakacjach, pracuj na siebie. I nie bardzo wiem, co to znaczy. To się przestało pierdalać, graj. Zacząłem się bać. Yes, zniszcz go. Nie, fajnie zrobiliśmy ten tajny pokodziałek w poniedziałek ostatni. No, kogo nie było, to frajer. Właśnie. Jak byłem mały, to zostałem wykastrowany. Lego mojego syna też wykastruje. Proszę obrzezać mojego kota. O, stryknął, dał nam prize money power. Teraz no ciekawe, co będzie chciał w zamian, bo cały czas daje, a potem wiesz, będzie daj mi moda, proszę. Moda, proszę. Daj moda. Blazek mówi, zrób symulator zabójcy, albo ja go zrobię w Katowicach. O-o. Słuchaj, gościu. Dreamchen, zobacz, jak dorastasz. Tak szybko dorastają. No. Pamiętasz, jak byłeś przy mnie, jak dorastałem. Ej, myślisz, że tak w wieku koło 13 lat zaczną mu rosnąć wąsy tam na tym, na nosie? Za możliwe. A potem w Pokémon Ami będziesz mógł mu golić te wąsy na nosie. A to trzeba zrobić tak jak ten, jak prawdziwy, to sobie golisz?
Na trąbce? Co ja mówię? Chcesz wyjechać. Cześć, golisz trochę. Nie wiem, Dream często goli. Dream często nasza łapa, no spoko. Ej, Dragon Rage jest fajny atak. No w ogóle chciałem pozdrowić tutaj użytkownika Call Me Freddy, który przyszedł na czat. Ej, ktoś ma bardzo fajny pomysł, czekaj. Nie, jesteśmy kupę kasy. O, coś ewoluuje. O. Glurak. Ciekawe, co ewoluuje. Glurak digimorfuje w metal Gluraka. Ale brzydki. Ej, jaki zły. Ej, serio brzydki jakiś taki jest. Nie to co ty. Co ma nie tak z twarzą? Serio jakiś taki. Dobra, to teraz idziemy do Pokemonami. Ej, cześć Bidów. Archon, słyszałeś już przecieki o trzech ukrytych legendach X i Y? Słyszałem. Podobno słyszał. Są. Nie, podobno są jeszcze przynajmniej... Chodź tu, Drauzi, czemu stoisz tyłem? Chodź tu do nas, Drauzi. Drauzi. Ojej, rabnie. Cześć, Drauzi. Fajerwerki zaraz. To tylko minuta, no właśnie. Cześć, Drauzi. Podoba mi się. A tu? Jak paluszek wyczyna. Jara go to strasznie, nic nie mówię. A co, ale czy jesteś, co mi się nie podoba? Nie wiem, zobaczymy. Tu lubi. Po łóżku. Po nogach lubi. Po oczku. Wszystko podoba. Lubi, dziwne. Bardzo dobrze. Po nosie powinien nie lubić. Bardzo przyjemnie mu się maca trąbę. O, widzi mnie. Cześć, Drauzi. Ciekawe, czy będzie mnie rozpoznawał. Uśmiechnij się. O, cieszę się. Co teraz? Wiesz, Archon? O, czekaj, będziemy się z nim... mrugnąć okiem, udało się. Yes. Ja myślałem, że mnie co ubierze. Ej, rozpoznaję mnie dzisiaj, zarobiście dobrze. Lubię, jak mu w trąbkę ten... Ej, zadziałało! Teraz musisz pokazać trąbę i wtedy... ewoluuje. To jest ta nowa metoda ewolucji. Dobra, idę stąd, bo się robi bardzo krępująco. Pa, Drauzi. Pa. Okej. Wróćmy do gry może. Zamyśliłem się o trąbkach, wiesz? Mam dla ciebie bad news. Battle Shato. Hellgate, chętnie się wymienię friend kodami do Safari. Ale to nie w tym momencie. Chyba mamy jakiś temat na forum na ten temat. Jak nie, to proponuję założyć. Ja się tam chętnie dopiszę. Tak chyba będzie najłatwiej dla wszystkich. Bo mieliśmy w profilach? No w profilach na pewno jest. Dobra, idziemy walczyć. Znowu nie przestawiłem kolejności Pokemonów, ale... Taki zły. Trevor taki zły. Przemo pyta o gra mytatywnie. Zaraz po weekendzie planuję uruchomić tegoroczną wersję strony
i tam będą wszystkie informacje na temat gramy tetywnie. Prawdopodobnie na pokedziałkach w pokedziałek ta strona będzie już aktywna. A jak nie, to na symulatorkach we wtorek. No właśnie. Ewentualnie na Sims o środach albo czwartkach. Czwartkach. Czwartki. Albo premier piątkach. Ej, dobre. Premiątki. Czy ja mam ich zniszczyć? Dobra. Lizaj korpisze. Fajny ten PJ. Robią nam krzywdę tak w ogóle. No na chama na mnie, no tak. Dwóch na jednego to będę łysego. A widziałeś, że ktoś ci po angielsku napisał wiadomość na czacie? O o. Felfre to adme andre pri... Jeszcze wcześniej masz. Want to trade 5 ifs pair of perfect ferocets. Ej, para idealnych ferocidów? Nice. Mąż musi być bardzo zadowolony. A, gadajcie po angielsku, okej. Okay. Hello. Hello. How many godzin? Name is... Dorcenzo, my... my cousin is... name. And your name what? Yes. Beko, beko! To było w English, nie? Tak, tak. Po japońsku, ja po japońsku umiem. A ty nie? Umiem. No to powiedz. Nie. Ej, dobrze. Widziałeś ten filmik, jak gość dzwonił do Nintendo, do supportu Nintendo i tylko głosem Pikachu? W sensie, wiesz, puszczał tylko Pikachu, tak jak... Nie. No, i co, ile oni tego słuchali? No tak, niektórzy się tam śmiali i odpowiadali, wiesz, tam oh. Pika, pika, a oni tam Pikachu! O, flabebe! A to jakiś niemiecki Pokémon, nie? Był taki... Flabonbon. Ja zginął. Czemu trawiasty Pokémon zaatakował wodnego Pokémona mrocznym atakiem? A nie trawiastym. Pikachu, my cousin. Ty-ty-ty-tyn. Ej, nie rób tak. Dorian, daj linka, please. No dobra, to czekaj. Daj, znajdę szybko. Ginfla, bebe. No, dobra, załatwione. Yippie! O, już ktoś wkleił. No nie, ja miałem być pierwszy. Sorry, jesteś gorszy. Proszę to usunąć. Ej, 6000 gold pieniążków, nieźle. No, mógłbyś to puścić teraz, bo jest dobre. Tak, mam to puścić? No, to trwa 2 minuty tylko. Dobra, to czekaj, wyciszę na chwilę grę. I puszczę. Tylko audio, tak? Welcome to the Nintendo Customer Support Team. Just so you know, your call may be recorded for quality and training purposes. Hi, speaking to support Nintendo, how may I help you today? Pika, Pika! Hi. Pikachu! Pika? Pika, Pika! Pika, Pika? Pika! 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 Pikachu! Pikachu! Pika pi! Pika! I'm sorry, but we're out at the moment, so gotta go. Pika? Hello? Pika! Hello? Pika? Who's calling? Pikachu! How can I help? Pikachu! Is that me? Hello? Pika Pika Pikachu! Pikachu! Pika! You
can't control them. You haven't got enough batches. Pikachu! Is somebody ringing me saying Pikachu? Good afternoon, how can I help? Pika! Pika! Pikachu! Pika! Pika! Pikachu? Pika! 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 Pikachu! 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 Hello? Pika! Pika! Very funny. Pikachu! Who's that? Pikachu! Pika! Pika! Can I help you, Pikachu? How can I help? You're beautiful! How can I help you, Pikachu? Pikachu! Dobra, bardzo fajne. 2 na 10. Dobre było. Gdzie ja tu? A właśnie. Pamblumy atakujemy. Who's calling? Pamblum. No możemy teraz takie zrobić, że na przykład dzwonimy do Nintendo Polska. Aha. I tam mówimy Pikachu. Ej, jest... dobrze. A oni mówią. A co to jest? Oni nie mówią, bo nie istnieją. Nie, dobre. 2 na 10. Może by było tak dzwonić i tak Pikachu. Przepraszam, kto mówi? No, Pikachu mówi. A co? Nyko, mówisz, teraz od teraz tak odbiera telefon, a powinno jak bidów odbierać. Dobra. No jak bidów! Jak zupa odbiera. I co, którego w końcu 2DS-a bierzecie? Czarno-niebieskiego. Bo czyli tak... argument jednak tutaj zniszczył je wszystkie. No niestety, Vox Populi. Fajnie, że Neko chciała czerwonego. Chciała czerwonego? O kurde, zabiłem tego Wizmura. No super. Myślałem, że najsłabszym atakiem, jak go zaatakuje, to da radę, ale... Nie bardzo. Dobra. Pika, 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 pika. O, znak drogowy. The Steam Flame. No właśnie będą nam upgrade'ować Pokédex. Bo tak wiele poksów tu jest w tej grze, ponad 400 z tego co naliczyłem, że Pokédex jest podzielony na 3 części. Jest centralny, zachodni i wschodni. Mamy całe 15 złapanych, wow. A zobaczone? 47, malutko, jak grałem w Y powolutku, to w tym momencie miałem już prawie 150 Pokémonów w Pokédexie. Jak grałem, to płakałem. No, na kredytach. Nie wiem gdzie idę, ale idę. Oż kurde, się wtopiłem. Din, 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 din. You are changed, boys. Ile to się można pośmiać na tych pokedziałkach? No nie, sama zabawa. Albo jeszcze jak... Kiedyś możemy zrobić taki odcinek, że ludzie będą pisać śmieszne żarty, nie? I potem będziemy je czytać i się śmiać razem. Ej, dobra. To jest bardzo fajny pomysł. Czegoś takiego... Tylko bez żadnych takich, wiesz... Takich... No, muszą być poprawne takie politycznie. Rasistowskich, ani nic. Musi być grzecznie, jak zawsze. No. I tu byśmy się nie zniżyli do jakichś... Absolutnie. Na myśl by nam to nie przyszło. Archon, mógłbyś rozpocząć pokemaniakowy giveaway. Oczekujemy tego od poprzedniego tygodnia, więc liczymy, że spełnisz nasze prośby. O co chodzi? Co to jest pokemaniakowy giveaway? Że rozdajesz pokemaniaków, czyli na przykład siebie oddajesz. O, coś ewoluuje. Ej, Vulpix ewoluuje. Ptaszek w ptaszora. Ej, to Adek ewoluje Wadziora? Ator... Ator ewoluje Wadziora? Ja to na odwrót raczej. Ej, długo coś ewoluuje.
A tak przy okazji, jutro albo pojutrze na Arendo.eu pojawi się recenzja, wreszcie, długo oczekiwana, Pokemonów. Mhm, potwierdzę. Więc cool. Blazek pyta, Dorian, powiedz mi, kto jest lepszym streamerem, ty czy Archon? Myślę, że Grem. Ja myślę, że DJ Braga. Pamiętasz jego streamy? No pamiętam. On, i pozdrawiamy ekipę Arendo.eu. Dobry był, dobry. No, ciekawe, czy jeszcze robi streamy. Ciekawe, trzeba było napisać do niego. Cześć, co ty tu masz? Ej, zaraz będziemy mieć pierwszą powietrzną walkę chyba. To chyba gdzieś tutaj było. Co, zrzucą cię z tego klifu i każą walczyć. Fajnie, powiem ci, że to jest jakieś takie bardzo nostalgiczne, jak możesz sobie pooglądać te stare Pokémony, ale w takiej nowej oprawie, wiesz, jakoś tak najlepiej wyglądają. To samo właśnie myślałem, przechodząc grę. Bardzo mi się podobało to, że jest taki fajny miks od pierwszej generacji w zasadzie. Bardzo mi się podoba też to, że dostajemy te Pokémony w zasadzie, pierwsze startery. Mhm. To jest taki fajny też callback do tych... Kurde, znowu co się... Nie! O, przestań! Stop! Stop! O, okej. Okay. Już tam w połowie. Teraz będzie taki retard. Będzie połowa. Biberena i połowa. Będzie upośledzonych. Ojej. O nie. No, a powiedz mi, a widziałbyś na przykład, nie wiem, Pokémon Yellow, załóżmy. Na takim silniku, żeby już, wiesz, załóżmy, że już by nie robili Red i Green znowu. No właśnie, teraz mi żal, że zrobili ten remake na Game Boy Advance, on był świetny, ale mi tak teraz głupio, przykro, bym zobaczył faktycznie remake pierwszej generacji, pewnie zrobią remake trzeciej generacji. Pewnie tak. A trzecia generacja mi się w ogóle nie podoba. Więc przygnębia mnie to. No a nie można mieć wszystkiego. Ale Yellow by mogli zrobić w sumie, no bo to było troszkę inne. I znowu by to samo sprzedawali po raz kolejny. Ludzie by i tak kupili. Ja bym kupił. Pokémon Yellow 3D. Ty wiesz, ten Pikachu by tak... A czemu nie wzięliś tam Pokébola? Tam się głupio chodzi. O, czekaj, okej, okay, to sorry. Hi there, neighbor! What? No już jesteśmy przy Skamielinach, dobra. Niby każdy chce jedną generację, pierwszą generację na 3DS-ie, ale zaraz będzie płacz, że nic nowego. Wiecie co, moim zdaniem to zależy od tego, czy ta generacja by się pojawiła zamiast jakiejś gry, czy po prostu między premierami następnych gier, nie? Mhm. Bo na przykład Fire Red i Leaf Green jak wyszły, to one nie zastąpiły żadnej gry, one wyszły mniej więcej między Emeraldem a... Rubinem i Szafirem. Więc tam się jakiś straszny ból dupy z tego powodu nie dzieje. No cześć, panie profesorze. Powiedz mi, wyobrażasz sobie jakiś postęp? Że nie, bo to jakoś tak... Wiesz, ciężko sobie wyobrazić w sumie następne Pokémon, jakby następną generację, tak? Odeszli jakby od, nie wiem, od kolorów, od barw, przeszli, wiesz, nagle do XY, już jest 3D, czyli to, na co wszyscy czekali i tak, wiesz, jakby ciężko myśleć, co będzie dalej w sumie, jakbyś miał się tak zastanowić. Ja się założę, że następne się będą nazywały Pokémon Time, Pokémon Space, a trzecia część się będzie nazywała Pokémon Infinite. Ej, dobre. Założę się. Mam nadzieję, że nie słucha tego nikt z Nintendo, bo od razu podkradnie pomysł. Ej, dobre, bo już druga generacja z rzędu, druga, czy nawet trzecia, jest gadka o czasie i przestrzeni cały czas, że Pokémony, jedna legenda, coś tam czas, druga przestrzeń, chaos i porządek. To było chyba w ogóle cykl, motyw przewodni piątej generacji. Mhm. I teraz znowu przy szóstej generacji znowu jest cały ten motyw z tutejszym zespołem. W czwartej, mówi Hellgate, no to może być i w czwartej. Tyle tej generacji było. Tutaj będzie Pokémon dzielenie i mnożenie. Albo Pokémon X i Next. Pokémon uczy i zbawia.
Czekaj, teraz chyba się będzie dało tam przejść. Czwartej generacji. Co było w piątej generacji, oprócz tego, że nudy? To wszystko. Nie wiem, dla mnie może być nawet, może być nawet Pokémon Propan i Pokémon Butan. Bo alfa i beta będzie. I ktoś mówi, a alfa to nie kupuję, poczekam na no, final release. Ja. Micha! O. Ja. Helioptile nas atakuje. Generacja piąta Yin Yang, czyli w zasadzie jedno i to samo. Arhona, zagrasz w Minecrafta z modyfikacją dodającą Pokémony? No ba. CTSG! Ej, jesteś może, bo jest sprawa. Będziesz sobie poszedł. Teraz będzie udawał, że go nie ma. Kurde. Orendat Yu nie znam. Kurde. Aha, bo to go nie ten. Dobra. Używałem ataku, który na niego nie działa. Już sobie pójdę. No, mógłbyś... O, przyszedł CTSG. Cześć CTSG. Słuchaj, jest taka sprawa, żebyś zrobił takiego live'a z... Takie wiesz, nic obowiązującego, ale no... Spoko by było. Ktoś prosił, żebyś zrobił. Wszyscy no. Z tego, z Minecrafta, z modami, z Pokemonami. Ale to Dorian powiedział, ja wcale nie chciałem, żebyś to zrobił. Jego masz nie lubić teraz. No wiesz, moglibyśmy w trójkę zrobić. Maciek chce się wymieniać Pokemonami, ciekawe co mi da. Jak mi nie da czegoś fajnego, to wylatuje, okej? Mhm. Słyszałeś, że następna część Pokémonów ma być spolszczona przez Nintendo Polska. A to na pewno będzie. O, już wiem jaki będzie. Będzie Pokémon Biel i Pokémon Czerwień na pewno. Chyba na odwrót. Wracam do udawania, że mnie nie ma. Jak mi zasłoniło czarność, że napiszę, to wracam do Minecrafta. Ale jak wielki nie, to powrót. Nie. Tylko na Arn.eu. Ze Squirtla? Ale ja nie chcę Squirtla. A dobra, jak dają, to, jak dają to biorę. Scatterbug jest najlepszy, więc... Niech stracę. Pokémon ogórek i pomidor. Ej, Pokémon jajko i kura. Ej, o i e. Dobra, by było. Pokémon piernik i Pokémon wiatrak. Wiesz, co będę mówić, a co ma piernik do wiatraka? Honor i ojczyzna. I trzecia edycja Bug. Albo nie. Jak nieśmieszne, to sorry. Jest. O, pozdrawiam Kwiatkowskiego. Tutaj mnie pozdrawia z podstawówki. Wow, liki, też chcę liki. Ja nie mam co dać za tego liki już w ogóle. Co masz jeszcze fajnego? Pokémon kulki i Pokémon armaty. Patrzcie, co zrobili z Barrelem. Patrzcie, jaki on jest brzydki w tej grze. To jest tragedia. Mamy takiego pięknego Ledybę. On jest na pewno wart jakiegoś legendarnego Pokémon. Pokémon Oren i Pokémon EU. Pokémon Rock i Pokémon Royal? Wow, a Machamp teraz taki trochę mało. Właśnie dziwnie mu ręce zrobili, ma tak strasznie wysoko te górne łapy. Dobra, chyba nie będziemy się już wymieniać, bo tutaj same OP wychodzą poksy. Więc po prostu się grzecznie wycofam z wymiany. No, the other player no longer wants to trade, i tak. Pokémon Origin i Steam. Wsiadaj. Idziemy na główną. Teraz jest jak w symulatorze kopalni takie tekstury.
Tak? Też masz takie fajne animacje? Tylko dużo, właśnie nie, to są dużo lepsze. Yeah. Pokémon Rozpierdol Edition. Pokémon Magi. Cześć, mam. Nie wiem, co. Tin, tin, tiriri. Hi, trainer. O, hi, trainer. Tu musimy iść do Glittering Cave. Glittering Grotto. Miejsce, tutaj mieszkają homoseksualiści lokalni. Archon, zauważyłeś, że podczas napisów końcowych widnieje Rafał Gosienicki? Wiecie co, powiem wam, że nie tylko zauważyłem, ale nawet, żeby nie być gołosłownym, pokażę wam, że nawet sobie to spisałem, tę informację. O, tutaj mam. Nie wiem, czy będzie widać, pewnie nie. Trochę widać. Ej, widać, jak mi mruga na telefonie ten. Bo właśnie przeglądałem kredyty w samolocie i tak mi się rzuciło w oczy, że jest polskie nazwisko i chciałem sprawdzić, o co kaman. I może sobie nawet jakiś, nie wiem, wywiad skombinuję albo coś. To by było bardzo ciekawe. Bo strasznie fascynuje mnie, skąd się tam wziął Polak. Wiedziałem tylko o Amerykaninie, który zaczął designować Pokémony dla Nintendo w poprzedniej generacji. I to jest jedyny właśnie w zasadzie Amerykanin, reszta są Japończycy. A tutaj nagle masz Polaka skądś. I on odpowiada, podobno już wam mówię, bo też sobie zapisałem, on odpowiadał wśród innych osób za lokalizację. Pokémon Trainer Art. O, to go zjedziesz za to, że w 2D są. Dajmo mówi, gówno widać. jak zawsze bezpośredni. O, miałem złapać tego... Rayhorna, czy tam Raidona, Raymana, tam nie idę, jest jakiś dziki pok. Fajnie się można zgubić. Co tu jest? Co tu macie dla mnie? Dzikiego Pokemona, to nie chcę. Jak był, to sorry. Aha, to mówisz, że tutaj cię nie łapią, znaczy, że nie tak masz... właśnie takie czarne nie. Plamy oznaczają dzikie Pokemony. Spoko. Ty. O, Solrock! Dobra. Robimy Water Beast'a, żeby go zamordować jednym strzałem. Jak przystało. Na którym ewoluuje dalej Squirtle? Na 34 albo 36? Okej. Coś w okolicach tego. W najgorszym wypadku 32. Dorian się prawie posrał, wiesz? O, Team Flair. Ja w sumie przyszłam się przypomnieć o rozdawajkę. No to fajnie, tylko mnie nie interesują dzisiaj. Dobra, zamordujemy tutaj pana. Ten Polak był odpowiedzialny za widok tego ogrodu z góry z początku. 36, no dobra. Pan Ognisko. Pooped a little. Muszę sprawdzić, czy mam numer na telefonie, żeby go z SMS-a. Ten. Co jej napiszesz? Posrałem się. No ja, słuchaj, Janeczka. Nie mam, niestety. No i dobrze. To ja ci podam, czekaj. Podaj mi to. To mów. Raz, dwa, trzy. Dobra. Standardowo Zubat. Był w ogóle jeszcze jakiś team kiedykolwiek, który nie miał Zubata? Mm-hmm. Team Rocket walczył z Zubatami na pewno. Team Rita. Jak ktoś kocha mój uśmiech na czacie. Tak? Można popatrzeć, jak kocha twój uśmiech? Można, ale to nasze łapie.
Czemu ma włosy na oczach takie rude? To jest modne. O, nie! Tak! Przestań ewoluować! Nie mamy żadnego Everstone'a. Ewoluuj. Nie umie. W połowie zapomina, jak złota rybka. Przydałby się jakiś Everstone. Nie chcę go ewoluować, bo jest taki brzydki ten Bibarel. Że to się w pale nie mieści. Mówiłem. Co? Symulatoryki, pełną gębą. Oneko już sobie poszła kiedyś. Nawet nie zauważyłem, że sobie poszła. Tak? No. Ej, już cześć, maleńka. Ma jeden Pokémon taki. Ale mam dużo przyjaciół dzisiaj, wszyscy chcą nas... Ja wyglądam jak Gulpi? Ty? Trochę. Yes. Tak jak wymiotujesz popadnie, tak wyglądasz jak... Przebranie na Halloween. To tak chodzi cukierek albo psikuś. Za kogo pan się przebrał? No kurwa, jak to za kogo? Za nikogo. Nie oglądasz mi pokazałków, co? O, przypadkowo nie zmieniłem Pokemona z rozpędu. To nie fajnie. Fajny ten piesek. Electrike. Z trzeciej generacji bodajże. Chyba tak. Ktoś mówi, żebyśmy wzięli Joe Fossil, bo dostaniemy za to T-Rexa. Upadł. Ła. Jest! Do piwnicy! Chodź, idziemy do piwnicy. O-o! Gastly. Właśnie nie spotkałem ani jednego Gastlego przez całą grę. Huntery? Tak. Gengary? Tak. Ale Gastliego nie widziałem ani jednego. Mm. Chciałbym sobie je zbridować chyba. Spadaj, łupet. Zbrikować. Jak będziesz update'ował tam, wiesz, to wyłącz. Yes! Patrzymy razem, maleńka. Fajnie ten Team Magma. A w Y jest Team Aqua, nie? No tak. A nie, serio, jest inny team w Y, czy nie? Mam nadzieję, że nie, bo w recenzji nie wspomniałem o innym team. Nie, czekaj, bo grałem przecież w obie, Nie, w obu jest Team Flair. Fajną mamy tą rywalkę. Walczyłbym z nią. O-o. Ale ma abilitę głupią. Ja mógłby iść do tego, do dermatologa, nie? No. Dry skin. Nie. Animacja tego Faint Attack jest zarąbista. Zwróć uwagę, jak Scraggy będzie tego używał w następnej turze. Okej. Pepsi mówi Lolo Piątki. No to YOLO to robimy. YOLO Piątki. Właśnie, moglibyśmy znaleźć YOLO Piątki, byśmy robili takie głupie rzeczy. Patrz na Scraggiego teraz. Okej. Jak zrobi Faint Attack? Nie zrobił, cholera. Animacja jest zrobiona. I to wczytaj grę tam sprzed tego, jak łapaliśmy Snorlaxa. Ups. Społeczność Arendatiu ma dla ciebie zadanie. Spolszcz XAY-ka dla nas, swoich fanów. Ciekawe, na czym będziecie grać w tego XAY-ka spolszczonego. A inna sprawa, że ktoś podobno odwalił kawał bardzo dobrej roboty z Emeraldem przecież. Zdecydowanie jest więcej osób godnych podjęcia się tego zadania. Pewnie zrobiliby to dużo lepiej niż ja. Dobra, na ciebie Water Pulse zadziała. No nie, bo ja chciałem zobaczyć, jak zrobi Faint. Przed chwilą znowu robił. No i taki co, tylko tak. Wow. Już nie zrobi, bo cię nie lubi. Na emulatorach. A są jakieś emulatory już 3DS-a? W zasadzie pierwsze słyszę. No, 2DS. To nie obsługuje 3DS. Nie, no ale w cenie, w jakiej teraz jest dostępny w ogóle 2DS, to
sam pomysł piracenia gier na 3DS-a mnie obrzydza. Obleśne to jest. Ja tylko myślę o tej, co mi się żygać chce, ja myślę o piractwie. Ja sobie siedzę i tak myślę o Romie, jak... Ale szczęście połykać z powrotem. No. Znaczy... No. Taka prawda. A nawet na Androida są emulatory X i Y, no widzicie. 599 zł, toż sporo. Ja kupiłem wczoraj 2DS Neko za 450 zł około. Nóweczkę. Za konsolę tej generacji takie pieniądze i to nie starą konsolę, to jest przecież świetna cena. Już się taniej chyba nie da grać. Żeby grać. Chyba, że kupisz Xperia Play. Nie, jeszcze podejrzewam, że cena 2DS-a spadnie. Miałem się wziąć JoFossil, tak? Jak jedziesz samochodem i myślisz o piractwie, to masz kumulację. Żeby brać Aviomarine, jak myślę o 2DS-ie. Dobra. Uciekamy stąd. Nidel mówi, że w Polsce 2DS-y nadal są drogie, ale kto wam każe kupować w Polsce? Kupcie sobie na Amazonie, darmowa wysyłka, wszystko pięknie i macie w cenie takiej jak u mnie. Jak u mnie. No bo tak jest napisane, jakby było tak jak u ciebie, no to będzie tak jak u mnie. A, no tak. Unia Europejska po to działa. Jej! No słyszałem, że da się kupić 3DS-y na Allegro za 150 zł. Słyszałem, że da się paletę kupić. Dobrze. Neko pisze, jakby mnie ja kupiła, to Archon by kupił. Ale co? ty. Fajnie się na tym grem jeździ. Poszedłbym w drugą stronę, ale mi się tam nie chce. Ty. Jo! Piesek! Tam to jest w oficjalnym sklepie Nintendo Polska. Jest! Dobrze, złapiemy go. Czemu go nie można teraz złapać, jak już zemdlał? By nie uciekł chociaż. No właśnie. Że takie zwłoki tak zgarniasz do tego. Do Pokebola. Jak spróbujesz domknąć. Ile masz godzin już nabitych? W Y mam ponad 40 godzin. Przeszedłem ligę. Pograłem sobie troszkę po endgame'ie. W tych Pokemonach mamy... 3,5. No. Ty. Wow, hipopotopotas. Neko marudzi, że ja gram w X-a i w Y-a, ale przeszedłem już tego Y-a, przeniosę sobie Pokemony do X-a i Neko będzie mogła sobie szczęśliwie pograć od nowa. I zrobić pokedziałki. No, uczciwa wymiana, ja sobie przeniosę wszystkie Pokemony. No tak. Do tutaj, do X-a. Nie będziemy ich używać, zamknę je gdzieś w boksie. A Neko sobie zacznie od nowa. Może w ten sposób uda mi się nawet 3 startery zdobyć łatwo. No, w sumie. Już mam 2, brakuje mi tylko jednego. A masz Squirtla? Którego Squirtla? No, normalnego. Czy nie wymieniliśmy się teraz za Squirtla? No właśnie się chciałem zapytać, czy my się w końcu wymieniliśmy, czy powiedziałeś, że ja nie chcę. No nie pamiętam. Wziąłeś, bo ja ci powiedziałem, jak dają, to bierz. A, no to dobrze. Więc mam wszystkie 3 startery z Kanto, brakuje mi tylko Trawiastego z Kalos. Mhm. Kurde, Dorian. Sorry. Nieźle. Ale daję. Ej, dobrze. Tak. Typy.
Musisz zrobić ankietę, czy ewoluować Bidufa. Już się zdziwił. Tak, co to znaczy ewoluować? No ale jak nie ewoluujesz, to będzie taki słaby, jak... No tak mówię, jak go spotkasz. Sprawdzić, czy mamy tego Squirtla? A nie, nie będzie go w Pokédexie, bo nie mamy narodowego. O-o. Nie, myślę, że mamy. Musiałbym go w boksie poszukać. Nigdy stąd nie wyjdziemy w takim tempie. No nie masz tego? Jak to się nazywa? Escape Rope? Zużyłem, żeby wyjść z jaskini. A to takie, że cię nie łapią, że cię nie spotykają, że nie spotykają, kurde. Repele. Że nie trafiasz na Pokémony, no. To masz czy nie? Nie mam. Ewoluuj, zobaczymy jak Bibarel wygląda od tyłu. Naprawdę nie chcemy widzieć jak Bibarel wygląda od tyłu. A tym bardziej od przodu, on jest taki paskudny w tej grze. Nie wiem co z nim zrobi. Zrobi jego pacjenta po lobotomii po prostu. Na czworakach siedzi. To jest Pokémon z designem, który powinien być stojącym Pokémonem. Taki jest zaprojektowany. Jak jest na czworakach, to po prostu wygląda jakby stał... Wiesz, człowiek na czworakach. To jest bardzo nienaturalne, z takimi wyprostowanymi łapami. Dziwnie to wygląda bardzo. Cały czas z podwiniętą do góry głową lata. Dobra. Z dobrych wieści zaraz dostaniemy fajnego Pokemona. Yes. Z gorszych wieści za chwilę kończymy live'a. Dziś posiedzimy z wami do 23. Z najlepszych wieści, następne pokedziałki już za 3 dni. No właśnie. To niespotykane by to. Wąty na Rafała Gosieckiego, na pewno jego wina. Specjalnie Bibarela tak zaprojektował. No bo oglądał pokedziałki i mówi. Dobra. Damy mu tego fosila i dostaniemy Poxa. A Snorlax zamiast siedzieć to stoi, ale Snorlax nie wygląda głupio jak stoi. Bo jakby Snorlax na czworaka stał, to by dopiero wyglądało głupio. No, aby jakby leżał i spał. O. Frajerstwo. Gdzieś kiedyś śpiącego Snorlaxa? Nie. Dobra, mamy Tyranta teraz. Weźmiemy go sobie? Poka. No pewnie. Ej, cześć maleńka. Patrz jaka fajna. Hej! Dzięki. Yes! No, przełamaliśmy lody tutaj z nim teraz. Dobra, zobaczymy sobie Dinusia. Cześć Dinusia. A mamy tego Squirtla. No to super. No dobrze. I fajny jest ten tyranozaur. No jest bardzo fajny. O, cieszy się jak go. Mocny. Nie gryź. Gryzie mi palec, frajer. A, bo on ma tego wzmocnionego bajta. Ma taką zdolność Strong Jaw. Że robi, że jego bajt jest dużo silniejszy niż standardowy. No to fajnie. Dobra. Możesz gryźć wszystko. Tutaj mieliśmy... Kurde, mieliśmy pozamieniać. To co, wyrzucam w takim razie... Rock Dragon. Nie, ani się masz. No to Pikachu wyrzucę. Też smutno. Życie. Jest Nobelo. A ta, powiedz Pikachu. No. Wpisz Konami kod, zobaczmy co się stanie. A, ale zapiszę na wszelki wypadek, pewnie się zgliczuje. Okay. Dobra. Go. Wpisuję. Up, up, down, down, left, right, B, A, B, A. I co się... Wow. Ja, zaczęło padać, dobrze. Dobra, to wiecie co? Na pożegnanie mam ochotę zrobić jeszcze coś. Jeszcze jedną rzecz. Poka, poka. Chcę zrobić Wonder Trade'a, wymienić się losowo Pokemonami, zobaczymy co dostaniemy. Co wy na to?
Okej, okay, ale za kogo się wymienisz? Nie wiem jeszcze. A jak to działa? Bo co, ludzie by mogli wymieniać jakieś takie beznadziejne... Wysyłasz losowego Pokemona i dostajesz w zamian losowego Pokemona. Jak myślicie, co dostaniemy? Jak ktoś zgadnie, to dostanie do mnie prezent. Weedla. Myślisz, że dostaniemy Weedla? No dlatego właśnie się pytam, że na przykład ty dajesz legendę, a wiesz, a wylosujesz sobie Weedla. Trochę głupio. No to jest właśnie ryzyko, to jest ta zabawa, mnie się bawi to. Mnie bawi tak, taka wymiana, nawet jak dostanę byle co. Ktoś mówi, że Snorlaxa, Mewtwo. Aha, za 3 minuty Bidoof, Ducklet, Bidoof, Caterpie, Swobat, Pidgey, Bibarel, Pokaczu. Magikarpia, Caterpie, Pokachu, Missingno, Fletchling, Wubat, Ditto. O, znaleźliśmy partnera. Ej, z Wielkiej Brytanii. Dorczenzo. Sentreta, Ratatę, Magikarpia. O, zobaczymy. Papa, Ledyba. Ronaldinho. A, dostaliśmy Sheldera. Jest. Nikt nie zgadł. Kalało się. No, zrobimy z niego fajnego Cloystera. Będziemy go trenować z Onixem. Shader. No, fajny. Pewnie, wymień coś jeszcze. Pewnie się ucieszy. Został zarąbistego Pokemona w zamian. Dobra, to jeszcze raz. Z taki OP. Shadera. Pan Pura mogę wysłać. Albo no, Psyduck'a. No, to Psyduck'a. Jest nazywany Wyduck. Jedziemy. Nie da się nazywać Pokemonów z wymiany, kochani. Gdybym mógł, to by się wszystkie nazywały chuj. O, Neko, że dało się wrzucić komiks Shelder, pass me the banana. Niech go ktoś wkleił, to jest super komiks. Komiks z Shelderem. Albo sam go spróbuję znaleźć. O, nie wiem, Patryk. O, o. Znowu, aha, z tego, ze Stanów tym razem. Uwaga, wklejam. Ej, Machop! Znowu nikt nie zgadł chyba. Dobra, odeślemy tego Machopa, bo jest głupi. To dawaj jeszcze raz. Te 3 razy sztuka. Tym razem ma przyjść coś fajnego. Jak nie będzie legendarnego Pokemona, to wylatujesz, okej? Okay? Okej. Okay. Więc na pewno będzie legenda jakaś. Mam nadzieję, że jakaś dobra chociaż. Najlepsza. Pewnie jakiś Bidoof. To co będzie teraz? Charizard będzie. Chotten Comics. Charizard, tak? Dobra, to rzucaj tego Machopa. Ja strzelam, że będzie inny. Mewtwo. Będzie Mewtwo, zobaczysz. Okej. Okay. No dobra. Gdzie ten Mewtwo? Na pewno będzie no, Onix. Mówiłem. Ej, cześć Isaac. Co mi dasz fajnego? Uwaga. Jakiegoś, jak Isaac, to bym jakiegoś wykastrowanego. Powinniśmy zrobić taką apkę z zakładami. Ludzie by się... Kurde. O nie, ktoś zgadł. To wymień jeszcze raz i zobaczymy. A serio. Dobra. To było bez sensu. A jak ktoś zgadł, to będzie... jak tam Scatterbug. Trochę chamsko, ja mu dałem taką legendę. Dobra, to pozbędziemy się jeszcze z Scatterbuga. A to już ostatni raz. Chyba, że przyjdzie Psyduck. No teraz już na pewno będzie Mewtwo. Albo Articuno. Jeden z dwóch. Teraz będzie Scatterbug. No dobrze. Ale właściwie, jakbyśmy się wymienili za to samo. Że nam by podłożył świnie. Ale kto by chciał taką legendę oddawać? No właśnie. O, okej, okay, super. Aaron nam da. Cześć, Aaron. That is you.
I co? I. Ja już nie wiem, pokebę. Yes! Legenda! O to chodziło cały czas. Na to czekam. Yes! Ej, japoński, odblokuje nam się japoński Pokédex. Yes! Karpador. Ja teraz się przebrałem za Magikarp. Gyros, dobrze. Aż go zobaczę chętnie. Shiny. Shiny Gyros. Najlepszy, trzeba go od razu włożyć do sobie do teamu. Yes! O, to tam. Zaspertne. A jest nawet zaznaczony, że jest japoński u góry. Ma JPN. Oczywiście. Ej, dobrze. Jestem bardzo. Pikachu! Jest zajebisty. Who's calling? Patrz na to. Who's calling? Ej, jesteśmy go trader. Yes! Ma jakieś sztuczki. Ej, pobawmy się nim w tym, z Pokemonami. Chodź, idziesz z nami. Zamienimy za Bidoofa na chwilę. Co ty zrobiłeś? Legenda za legendę, tylko tak warto. Co za drowsy. Fuj. To jest to. Muszę to zobaczyć. No i co? Oszukany. Ej, czemu on tak... Ej! Jak się cieszy? To czekaj, muszę tutaj tego... Ja wiem, co on chce. A masz na koszulce, to pokaż go do kamery. Masz na koszulce, no wiesz? Ma no tego Magikarpa, to może się zobaczą. Zakochają się. Ej, Magikarp! Ej, Magikarp! Ej, Magikarp! No? Jakby medytował. Wiesz, to jest bardzo inteligentny Pokémon. Chciałbyś to? Daj, proszę. Daj. Ej, nie. Daj jeszcze! O, daj! O, mam glony! Patrz, rozpoznaję twarz. No, widzę. Cześć, Magikarp. Co będziemy robić, Magi? Na. Blaaaan! Dobra, spadaj. Nie? Spadaj. Magikarp, co ty chcesz? O, teraz już. Hej! Dobra, idź stąd. Boję się ciebie. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zobaczymy się w poniedziałek na kolejnych pokedziałkach. Pokażę wam Super Training. Bardzo fajną nową opcję w grze. Magikarp się do tego świetnie nada. Aha, bo to jest jeszcze jakiś tutorial, niepotrzebnie to włączałem w takim razie. Wygląda fajnie. Jest bardzo fajne. Nie mogę się doczekać już. Dobra, ale tym zajmiemy się w poniedziałek, na razie uciekamy. Zobaczymy się następnym razem, pożegnalnie zapiszę grę. Za 3 dni, w poniedziałek pokedziałki, we wtorek symulatorki, w środę digi środy, w czwartek czwartodziałki. W piątek premiera piątki. A w sobotę... Ja nie mogę, bo... Będzie. Dobrej nocy wszystkim, dzięki, że byliście z wami. Dzięki, że zamiast siedzieć gdzieś w pubie, siedzieliście na pokoju. No chyba, że byłaby to Cybermarina. Ale wiecie, o co chodzi. Że piątek spędziliście z nami, także dziękujemy. Dobrej nocy, hej. Dobranoc.